DirectBeats.com. Ostatni dźwięk, dźwięk potłuczonego szkła. Chłopak się bał, w jego oczach było widać strach. Przed czymś uciekał, coś było tuż za nim. Przerażony młody chłopiec zalał swoje oczy łzami. Początek historii to okazja, by się napić. Nienawidzony syn przez ojca mógłby go zabić. Na początku było dobrze, wszyscy przy jednym stole. Ledwo podtrzymywał łokcie swoją zabitą głowę. Bez żadnego spięcia siedzieli w pokoju. Do czasu, kiedy goście nie udali się do domu. Powiedz, co czujesz, jak wczuwasz się w ten terror. Koleżko, postarajmy się zniszczyć to piekło. Przyszedł czas, podniósł się, chociaż wcześniej nie miał siły. Ostatnie plącza rozumu chyba mu pokiły. W rękę wziął butelkę, najebany ojciec. W pokoju słychać krzyki, zostaw mamę ojcze. Nie trafiało jak do ściany, dzieci płacz budzi zamęt. Jak wziął karnister w ręce, krzyczał, kurwa was spalę. Kuchni dźwięk potłuczonego szkła i zanim zawiał, to być już ostatni raz przy alko. Znienawidzone dzieciaki przez pierdolony system. Czy przeszedłeś tortury? Takie same wszystkie. Ile razy zasypiałeś, kiedy matka płakała? Ile razy uciekałeś z domu przed atakiem gazda? Znienawidzone dzieciaki przez pierdolony system. Czy przeszedłeś tortury? Takie same wszystkie. Ile razy zasypiałeś, kiedy matka płakała? Ile razy uciekałeś z domu przed atakiem kata? Kolejny raz to już była inna noc, posłuchaj. Czwarta godzina, chłopak wyciągnięty z łóżka. Nikt tego nie widział, kurwa, ta obojętność. Raz mówił, że ich kocha, raz napierdalał ich ręką. Policja nie pomogła w punkcie sprawy, głupie szmaty. Pomogli im jedynie w założeniu blokarty. Ten problem ich nie dotknął, nie uciekali z domu. Dziś policji nienawidzę za to, że nie chcą pomóc. Co noc było tylko gorzej, zaczęły się cięcia. Dziś dziwią się znajomi, jak wygląda jego ręka. Nie znasz to, po co pierdolisz? Spójrz mu w oczy, poznaj jego historię. Na pewno nie wyskoczysz na cierpienie skazany. Powiedz mi, co to znaczy. Problemem przy tym na pewno nie jest brak kasy. Odrzuć butelkę, jak głupoty odpierdalasz. Mam tylko 18 lat, ale wiem, co gadam. Nienawidzone dzieciaki przez pierdolony system. Czy przeszedłeś tortury? Takie same wszystkie. Ile razy zasypiałeś, kiedy matka płakała? Ile razy uciekałeś z domu przed atakiem kata? Nienawidzone dzieciaki przez pierdolony system. Czy przeszedłeś tortury? Takie same wszystkie. Ile razy zasypiałeś, kiedy matka płakała? Ile razy uciekałeś z domu przed atakiem kata?